Pierwszy weekend sierpnia to moment wypuszczenia drugiej bety gry UFL, o której mówi się coraz głośniej w kontekście realnej konkurencji, przynajmniej jeżeli chodzi o gameplay dla serii EAFC. Mając w pamięci dobre wrażenia z bety pierwszej, postanowiłem pograć parę godzin w najnowszą wersję UFL i w tym filmiku podzielę się własną opinią na jej temat. A jeżeli chcesz pomóc mi w rozwoju na YouTube, to będę wdzięczny za pozostawienie łapki w górę oraz subskrypcję, dzięki którym mogę tworzyć coraz lepsze materiały. Polecam również inne filmiki na moim kanale o grach piłkarskich. UFL ma się coraz lepiej i progres w rozgrywce jest zauważalny. Podczas ogrywania drugiej bety bardziej skupiałem się na samym gameplayu niż na otoczce, czyli budowaniu składu i ulepszaniu klubu. Ale ma to uzasadnienie, bo w ciągu 2 miesięcy firma Strikers naprawdę wprowadziła sporo poprawek i czerpałem z każdym kolejnym meczem coraz większą przyjemność. Oczywiście, nadal mogą pojawić się osoby, które krytycznie będą porównywać UFL do gameplayu z EAFC, ale przypomnę dwie kwestie, które poruszałem poprzednio. Po pierwsze, UFL nadal jest w fazie testów, a więc nie możemy wymagać od tego tytułu poziomu pełnoprawnej wersji jakiejkolwiek gry EAFC. Po drugie, firma Strikers dopiero nabiera doświadczenia w dziedzinie gier piłkarskich, więc można im pewne rzeczy wybaczyć, ale na pewno na duży plus należy zaakcentować to, że twórcy wsłuchują się w głos graczy i są otwarci na krytykę. Wracając do rozgrywki, dużo lepiej wygląda sprawa połączenia z przeciwnikiem, przez co nie ma się takiego dziwnego odczucia opóźnienia naszych ruchów czy losowości. To wciąż występuje, owszem, ale na mniejszą skalę niż 2 miesiące temu. Chociaż i tak wolałem włączyć opcję crossplayu, bo grając z rywalami z tej samej konsoli, rzadziej napotykałem spotkania z niższą ilością klatek. Zdecydowanie prościej jest wykonać udany odbiór. Istotnie poprawiono również sprint, który wcześniej był niemalże bezużyteczny. Tym razem piłka nam aż tak nie odskakuje, gdy przyspieszamy, więc łatwiej naszym piłkarzom zmieniać tempo akcji, co przekłada się na skuteczniejszy dribbling. Choć i tak kiwanie nadal jest wymagające, a wykonywanie trików wciąż nie należy do najprostszych, ale mi to odpowiada, bo wciąż wolałbym, aby w UFL bardziej liczyło się rozgrywanie i umiejętne poruszanie, a nie wykonywanie combo sztuczek jak w EAFC. Znacząco poprawiono grę bramkarzy, do czego miałem sporo zastrzeżeń. Co prawda, nadal nawet świetny bramkarz, jakim jest Raya, potrafi puścić strzał z dystansu w niemalże środek bramki, ale i tak dużo pewniej i skuteczniej reagują golkiperzy przy dośrodkowaniach, sytuacjach 1-1, wyjściach z bramki czy innych typowych sytuacjach. Na ten moment rozgrywanie akcji wciąż jest stosunkowo wolne w porównaniu do EAFC, ale to daje nam sporo satysfakcji, gdy dojdzie do jej skutecznej finalizacji. Trudno wyczuć podania prostopadłe, momentami nadawca podania może zagrywać za mocno, aby momentami podawać nie w tempo, ale może to jest celowe rozwiązanie, aby podania trójkątem nie były tak automatyczne jak w EAFC? Zwróciłem też uwagę, że podania L1 trójkąt bywają OP, bo często wysocy obrońcy, nawet takiej klasy jak Van Dijk, po prostu głupieją i zostawiają wolną piłkę napastnikowi, który wybiega zza ich pleców. Mam też wrażenie, że strzały zostały nieco poprawione i są dużo precyzyjniejsze, zwłaszcza w sytuacji sam na sam. Fajne jest też to, że zarówno strzały z pierwszej, jak i pierwszy kontakt przed sprintem wymagają ulepszenia poprzez jedną z umiejętności znajdujących się w drzewku rozwoju. Dlatego takie zagranie jak uderzenie z klepy czy automatyczne wypuszczenie piłki nie jest wcale takie oczywiste. Co do grafiki, to raczej nie uległa wybitnej poprawie, choć otrzymaliśmy nowe stadiony w grze. Bardzo podoba mi się stadion Monaco, który znajduje się pod górami. Drugą ciekawą areną jest japoński stadion koncepcyjny, dostępny w sklepie. Takich charakterystycznych obiektów brakuje w EAFC, więc na tym polu UFL może wprowadzić nieco świeżości. Spore zastrzeżenia mamy natomiast co do twarzy zawodników. W drugiej becie otrzymaliśmy niemałą ilość nowych graczy, nawet tych światowej klasy, jak na przykład Vinicius, Mbappé czy Haaland. Problem w tym, że gdy niektóre twarze wyglądają naprawdę dobrze, jak w przypadku De Bruyne, to odwzorowanie Lewandowskiego wręcz kłuje w oczy, ale zrzucam to poniekąd na karb priorytetów. Dla twórców najważniejsze jest teraz dopracowanie gameplayu. W samym menu rozbudowy klubu pojawiły się nowe stroje, dzięki czemu rozgrywka nie jest tak monotematyczna kolorystycznie jak poprzednio. Niektóre z nich wyglądają kreatywnie i przypominają okazjonalne stroje z EAFC. Poza dodaniem nowej bazy graczy, kilku strojów i paru stadionów, raczej pozostała część menu została taka sama. Wciąż kupujemy zawodników na rynku transferowym, nabywamy paczki ze skinami dla piłkarzy, które następnie mogą wzmocnić ich umiejętności, a za częste występy dany zawodnik otrzymuje punkty rozwoju do usprawnienia ich konkretnych umiejętności. Puentując mój krótki materiał, UFL ma się coraz lepiej i zmierza w naprawdę dobrym kierunku. Jeżeli twórcy wykonają taki sam progres po drugiej becie jak po pierwszej,
to za parę miesięcy możemy otrzymać albo trzecią betę, albo co bardziej prawdopodobne, wersję finalną, która naprawdę może wyglądać już okazale. Nadal nie twierdzę, że UFL zrewolucjonizuje rynek gier piłkarskich, a tym bardziej nie uważam, że obali monopol i sports, ale na pewno ma szansę na stanie się naprawdę fajną alternatywą dla przejedzonego już gameplayu od elektroników, czy nieudolności Konami z ich eFootball. Ja osobiście w drugiej becie UFL bawiłem się naprawdę dobrze, mimo pewnych zgrzytów, które siłą rzeczy i tak muszą się pojawić na tym etapie, gdy mówimy o wersji testowej. Jestem też ciekaw, co zwróciło Waszą uwagę podczas meczu w najnowszej wersji. Czy nadal trzymacie kciuki za ten projekt? A może dopiero teraz się z nim zapoznajecie? Czekam na Wasze opinie w komentarzach i polecam inne materiały poświęcone UFL i EAFC na moim kanale.